Cześć, ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie. A dzisiaj wyjątkowo w innych okolicznościach. Zawsze jest skromnie, zawsze jest ekonomicznie, bo tak podróżuję od lat. A dzisiaj jest wyjątkowo, bo jest jakby luksusowo. Andrzeju, jak ci na imię? Jestem w delegacji, tak. Przyjechałem do Warszawy na pewne wydarzenie, pewne seminarium, ale nie chcę wam tutaj zanudzać moimi sprawami, że tak powiem, zawodowymi, ponieważ jest to kanał o bieganiu i nadal ten kanał o bieganiu w taki sposób prowadzony będzie i nadal zostanie o bieganiu, ewentualnie coś tam z życia. Chcę wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób może wyglądać delegacja, no bo wszyscy wiemy, że jak ktoś siedzi w delegacie, no to piją alkohol, bawią się dziewczyny, imprezy i tak dalej. A ja chcę wam dzisiaj pokazać, że może to wyglądać inaczej. Proszę bardzo, Warszawa, jeszcze za dnia, bo jeszcze jest widniutko. Proszę bardzo, Warszawa Centralna, Marriott. Tak, na pewno o wiele lepiej będzie to wyglądało w nocy, jak tylko się ściemni, to wam to pokażę. Pracę już na dzisiaj skończyłem, pokój dostałem naprawdę bardzo ciekawy. Jako że za chwilę jest impreza integracyjna, ja oczywiście na nią pójdę, no bo wypada się pojawić chociaż na chwilę, ale zamierzam stronić od alkoholu, a przynajmniej ograniczać się do minimum. Pojem coś, pogadam, pogawędzie i pewnie ukradkiem wyrwę się do pokoju, ponieważ jutro rano o 6 wstaję biegać. Jutro w treningu mam w założeniu 12 km, w związku z tym najpierw zobaczcie, jak wygląda Warszawa nocą i widzimy się już rano. Zresztą oglądajcie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie go jak największej rzeszy oglądalności, żeby wreszcie ten kanał zaczął troszeczkę działać. A tu wam pokażę o orełka. Taki orełek będzie na mnie patrzył. Taki widok o poranku. Jak tu nie iść biegać? O, jak ja wyglądam. Nieświeżo. Dzisiaj nie muszę, co prawda, dopłacać pieniędzy. Nie muszę zmieniać noclegu, bo jak widzieliście, było jakby luksusowo. Ale zapraszam was do postawienia mi kawy, jeśli macie ochotę. Ponieważ już zbieram na kolejne tripy, na kolejne wyjazdy. Jak wiecie, no ja podróżuję budżetowo bardzo, nie? Ale jestem śpiący. Trochę techniki się głupić, nie? Się udało się. No, trochę techniki się gubię, nie? Ale widok jest naprawdę srogi. Fajnie to wyglądało wieczorem, aczkolwiek jakoś tam się nie napawałem, wiecie. Nie robiłem wieczornego oglądania panoramy Warszawy. Po prostu poszedłem spać, nie? Należycie o 22:30, ale długo nie mogłem zasnąć. Stop, bo będę za słaba. Czarna kawusia. A w międzyczasie idę ogarnąć się do biegania. Także widzimy się za chwilę. Muszę zobaczyć, jak to by było, jakbym był banotem. O, patrzcie. Tak banot władził, tak. Tak, pyk. Pyk. Pyk, tylko ja tu nie mam jak się oprzeć, nie? Żeby włazić. Tylko, że tam. W tamtym budynku. Dokładnie chodzi mi o Marriotta. Tadam! Zobaczcie, jakie to jest ogromne, jak on tam wlazł. Po takich szynach, tylko że tu miał, wiecie, że mógł łapę włożyć, nie? Ale na takim mniej więcej rozstawie. Jak Marcin Banut. BNT Full HD. I bam! Andrzej spadł na dół.
No to ruszamy, nie? Na 12 km, ale żeby nie latać w kółko i się nie gubić po Warszawie, to sobie obrałem kurs, którego teraz nie mogę znaleźć. Start, lecimy. Dobra, włączam tę muzykę, ruszam i widzimy się za jakiś czas. Trzeba potruchtać, no i uważać na siebie, tak? Żeby nie wpaść gdzieś pod samochód. Więc muzyka ściszona, żeby po prostu gdzieś tam leciało. I lecimy. Głodny jestem, nie wiem jak ja zrobię te 12 km bez jedzenia. No ale spróbujmy. Dworzec centralny, a my biegniemy. Ale mam szczęście, wszędzie mam zielone. Już się zgubiłem znowu. Tam miałem wyjść. Dobrze. A propos tego imprezowania na delegacji, nie? Wczoraj widziałem, kilka osób popłynęło. Mimo to, że to była wcześna już jeszcze pora. Więc zrobiłem wyjście i po prostu ulotniłem się na pokoju. Coś tam pojadłem, wypiłem dwa piwka dla towarzystwa i dzida. Po to, żeby o 6 rano bez problemu truchtać. Żeby się nic nie wydarzyło. Więc każdy może sobie układać priorytety. Niestety, albo stety. Ja pierdzielę, ale słoneczko przygrzewa. Ubrałem rękawki, bo myślałem, że chłodno. Pokazywało niby 12 stopni, ale biorę rękawki, żeby mi tu rączki nie zmarzli. A my jesteśmy już na rondzie de Gaulle'a. Gdzie tu zresztą byliście ze mną już kilka razy. O, no bo mam zielone pod palmą. Ale mam zieloną falę dzisiaj. Nie muszę przebiegać na czerwonym. No. Imprezownia. Bardzo dużo ludzi wraca z imprez. A my biegamy, żeby to wrócić do formy. Dla samego siebie. A tam ludzie jeszcze nie skończyli treningów. W piciu. Ludzie jeszcze imprezują. Jeszcze wyszli sobie przed klub na papieroska. A przecież to jest po 6 rano. Ludzie, do domu. Odpoczywać. Weekend jest, jutro do pracy trzeba. Albo jeszcze dzisiaj na rozkę, co niektórzy, tak? Spoko. Każdy ma swoje priorytety, a Andrzej biegnie. Ten most już wszyscy znacie, bo tu byliśmy kilka razy. Więc lecimy w stronę Stadionu Narodowego, cały czas prostą drogą. Jak patrzyłem, żeby mi się kurs zrobił, to zrobiłem to tak, żeby spróbować przecinać jak najmniej świateł. Jak najmniej skrzyżowań, nie do końca się to udało, no bo jak widzieliście, w samym ścisłym centrum miasta notowałem, tam też byłem na szkoleniu. Jak możecie zauważyć, ściąłem włosy. Tak, nie wytrzymałem. Dziwna rzecz się zaczęła robić, zaczęło się przedziałki robić. Włosy zaczęły być ciężkie i robił mi się przedziałek, jak miał w długich swoich włosach Angelo Kelly z Kelly Family w latach 90. Kurczę, mogłem po tamtej stronie ulicy biec, ale to nic. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Taka motywacja o poranku jest bardzo dobra, bo przynajmniej człowiek będzie miał energię na cały dzień. No i niestety mam, sam po sobie to widzę, że jako że majówka zaczęła się tak, a nie inaczej i nadal trwa, bo mamy dzisiaj 19 maja, a ja tak naprawdę nie miałem ani jednego dnia wolnego.
próbowałem się trochę regenerować, odpoczywać, trochę się zdrzemnąć nawet w dzień czasami, no ale już czuję to zmęczenie, a odpoczynek mam dopiero, kurde, chyba dopiero w czerwcu. No ale tak to w życiu bywa, jak się chce być podróżnikiem, biegaczem i jeszcze zawodowo się aktualizować, to ja bym pierdzielnął. Wyłonił się PGE Narodowy po raz kolejny w moim filmie. Chyba będą musieli mi zacząć płacić kasę za pokazywanie tego obiektu. No ale to po prostu tak fajnie wyszło, że mieliśmy cały czas prostą, nie? I tak wyszło. Ten blok jak dziwnie wygięty. No i jesteśmy nad Wisłą. A tu fotoradar. Trzeba zwolnić. Andrzeju, zwolnij, to mandatu nie dostaniesz. No i co, oczywiście pamiętajcie subskrybować ten kanał. Teraz. Kliknijcie znaczek, aby stać się subskrybentem, bo nadal kupa ludzi nie subskrybuje, zobaczcie ile. A oglądacie, a nie subskrybujecie. A szkoda, a warto. Ta. Dobry humor mam, więc jakoś ten trening idzie, ale niezbyt dobrze się czuję. Jednak śniadanie jest potrzebne. Śniadanie jest potrzebne przed bieganiem. No ale tak wyszło, nie będę tutaj rozkminiał za bardzo. Ważne, że ruszyłem. Chyba jestem już na 4. czy 5. kilometrze, więc fajnie to nawet idzie na tym zmęczeniu. A tu Kazik Górski. Górski Kazik. Kazimierz Górski. Ty też możesz być zwycięzcą. Wystarczy tylko chcieć założyć buty i ruszyć. Więc ruszaj ze mną. Siostro i bracie. Mój ulubiony most w oddali. A ja na drugą stronę ulicy pobiegnę. Oj, znowu mam zielone, nie? Czerwone, kurde. Dobra. Potruchamy w miejscu. Polecimy kawałek na most i wrócimy na światło, jak będą zielone. Dobra, żartowałem. Polecimy moim ulubionym mostem. Nie lecimy wcale na kładkę, jak niektórzy mogliby pomyśleć. Po prostu lecę drugą stroną mojego ulubionego mostu warszawskiego. A tak wygląda panorama Warszawy o poranku. Po 6 rano. Chyba 6:30. Jest. Bo mam chyba 6 kilometr, ponad pół godziny. I tak to wygląda. Warszawa. Warszawa o poranku. Zobaczcie, jak tam jest syf. Jednak wam pokażę kładkę, a co tam? Od tej strony wam pokażę, bo muszę zaraz wracać. Tam byliśmy. To po coś drugi raz, nie? Wracamy. Jest fajna pogoda. Naprawdę fajna pogoda do biegania o poranku. Ale już o 12 to mogłoby być za gorąco. Skrzałem się. Te dwa piwa, które wypiłem wczoraj, wychodzą. Jasno zimne piwko! Wraz z potem. Ciekawe, jak się czują inni. Nie tylko ja biegam o poranku. Raz 7 niebawem będzie, więc można powiedzieć, że przed 7, ale to i tak po 6, nie?
Jakie rozkminy. Tam mężczyzna lewał, cały zakrwawiony, ale przede mną dwóch biegaczy się zatrzymało. Po chwili rozmowy zostali z nim, zadzwonili po stosowną pomoc. Na szczęście gościu kontaktował, gadał, więc pewnie spadł z murka, jak spał po imprezie. Panowie z nim zostali, a ja lecę dalej. No już biegamy w zabudowania z powrotem, więc nie będzie już tak łatwo biegać. To mi 4 km. I na raz dom, a raczej hotel. O, czerwone światło było. W Berlinie coś takiego widziałem. Taka moda, malowanie samochodów czy co? Na 9 kilometrze taki podbieg, taki podbieg. Aby się udało tego rowerzystę złapać w kadrze. Tego napisu wam chyba jeszcze nie pokazywałem nigdy. Ale mam dzisiaj schodów do pokonania, szok. Wszędzie schody. Ale piękny widok. Powiewających biało-czerwonych flag, a zaraz za budynkiem Prudential. Banot, czy to ty? No chyba nie. No i 11 km w nogach, ale strasznie tu wieje, więc będziemy żegnać się gdzieś, jak tylko wyjdę z tego wiatru, żebyście cokolwiek słyszeli, to nie? 12 km wybiegane, trochę się zorałem, muszę powiedzieć, ciężko jest w Warszawie biegać, ponieważ co chwilę macie przejścia dla pieszych, czerwone światło się zapala, nie wszędzie można przebiegć tak po prostu na czerwonym świetle, no bo byłoby to niebezpieczne. Będę się z wami powoli żegnał, idę na śniadanie, idę do pracy. Tak wyglądał weekend delegacji, nie? Tak, o to miało być mowa, o tym miało być mowa, więc idę pracować dalej, bo niedziela jest dzisiaj pracująca dla mnie. Widzimy się w następnym odcinku, mówił dla was Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie. Jeśli masz ochotę, to postaw mi kawę. No i oczywiście koniecznie zapraszam cię do zasubskrybowania tego kanału, ale mi się język plącze. O jeju, jeju. Lecimy jeść, bo głodny jestem.